Dzień dobry, Wojciech Zieliński. W dzisiejszym odcinku Osos Tutor pokażemy Państwu, w jaki sposób pacjent może wygodnie umówić się na wizytę do lekarza, korzystając z serwisu lekarzebezkolejki.pl. Serwis lekarzebezkolejki.pl w wyjątkowo przyjazny sposób pozwala wyszukać lekarza w okolicy oraz znaleźć najszybszy termin wizyty. To, co wyróżnia serwis, to możliwość rezerwacji wizyty zarówno prywatnej, jak i finansowanej przez NFZ. Pacjent ma możliwość rezerwacji wizyty u wybranego specjalisty spośród kilku milionów wolnych terminów dostępnych w serwisie. Może wybrać najbliższy termin na NFZ lub prywatnie, czy też wyszukać inny w dogodnym dla siebie czasie. Ponadto w serwisie znajdzie dane kontaktowe i godziny pracy wielu przychodni medycznych na terenie całego kraju. Łatwo sprawdzi, którzy lekarze specjaliści przyjmują w placówkach medycznych w jego najbliższej okolicy. Jeszcze inną ciekawą możliwością, jaką stwarza serwis, jest możliwość wygodnej konsultacji z farmaceutą. Zdarza się bowiem, że u pacjenta pojawiają się wątpliwości w związku ze zleconą kuracją lekową. Wiele pytań może zostać wyjaśnionych bez konieczności powrotu do placówki dzięki możliwości zadania pytania farmaceucie. Jak zatem działa serwis lekarzebez kolejki.pl? Aby dowiedzieć się, gdzie najszybciej udać się na wizytę, wystarczą dwie proste czynności. Należy podać miejscowość, gdzie szukamy lekarza oraz wskazać, do jakiego lekarza chcemy umówić się na wizytę. W tym miejscu możemy wpisać specjalizację, nazwisko konkretnego lekarza lub nazwę placówki medycznej. Po uzupełnieniu danych klikamy Szukaj. Wyniki wyszukiwania można filtrować według możliwości rejestracji najbliższego terminu na wizytę prywatną. Najbliższego terminu na wizytę w ramach kontraktu z NFZ, najszybszego terminu na wizytę kontrolną NFZ w ramach posiadanego skierowania oraz najbliższej lokalizacji placówki medycznej. Warto zwrócić uwagę, że pacjent oprócz możliwości rezerwacji wizyty lekarskiej może również zamówić online receptę na kontynuację leczenia. Jeśli okazałoby się, że pacjent nie potrafi znaleźć dla siebie odpowiedniego terminu wizyty u wybranego specjalisty, to może też skorzystać z infolinii i dostępni konsultaci pomogą mu w tym. W kolejnym kroku pacjent wybiera dogodny dla siebie termin wizyty. Na terminarzu prezentowanym jest pierwszy wolny termin wizyty, który pacjent może wybrać. Może też sprawdzić inne możliwości, klikając przycisk Wybierz inny termin. Pojawia się więcej dostępnych terminów u wybranego lekarza. Pacjent wskazuje ten, który mu najbardziej odpowiada i klika. Teraz wybiera, jak będzie się rejestrował. Jeśli pacjent posiada indywidualne konto zdrowotne na platformie Osos, to wybiera opcję Zarejestruj się przez konto. W przeciwnym razie wybiera opcję Zarejestruj się bez konta Osos i taki właśnie sposób dzisiaj zaprezentujemy Państwu. Przy kliknięciu w przycisk Zarejestruj bez konta pacjent uzupełnia informacje niezbędne do przyjęcia rezerwacji przez placówkę medyczną. Może zamieścić krótką informację dla lekarza. Dalej uzupełniane są dane osobowe, w tym imię i nazwisko pacjenta. Numer PESEL to po to, by placówka wiedziała, kto się rejestruje. Uzupełniany jest adres e-mail i numer telefonu, by placówka mogła skontaktować się z pacjentem, na przykład w celu potwierdzenia lub odwołania wizyty. Proszę zauważyć, że wszystkie informacje podawane są również w przypadku tradycyjnej rejestracji pacjenta, który przychodzi osobiście do placówki, by umówić wizytę. Dalej, pacjent akceptuje warunki wizyty. W naszym przypadku jest to informacja, że pacjent powinien przyjść do przychodni kilka minut wcześniej, przed planowaną wizytą lekarską. W innym przypadku może to być konieczność zabrania ze za sobą skierowania czy innej dokumentacji. Następnie klika w przycisk umów. Dane w momencie wysyłki są szyfrowane i są dostępne wyłącznie dla placówki medycznej. Wkrótce pacjent otrzyma informację, że termin wizyty został potwierdzony przez placówkę. Potwierdzenie wizyty pacjent otrzymuje również na podany wcześniej adres e-mail. W mailu dostępne są wszystkie informacje o jego rezerwacji. Ponadto mail zawiera informacje o aplikacji Visimed i zaproszenie do jej pobrania. Visimed to aplikacja mobilna, dzięki której pacjent będzie mógł otrzymać przypomnienie o umówionej wizycie wygodnie umawiać się na kolejne wizyty, zamawiać online recepty na kontynuację leczenia czy korzystać z telekonsultacji. Zachęcamy państwa do pobrania i przetestowania przy okazji kolejnego umawiania wizyty lekarskiej. Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu i zapraszam na kolejny odcinek Osos Tutor.